Rzecznik Rządu Pawł Graź, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W imieniu Rządu powie pan Izvinicy, Druzja? Panie redaktorze, wiem do czego pan. Dobrze panu, na... do... Dobrze panu kiedyś poszło. Tak, wiem do czego pan nawiązuje. Wtedy to były przeprosiny za błąd, który ja ewidentnie popełniłem, więc uważam, że jeśli popełnia się tego typu błędy, to normalną i ludzką rzeczą jest za nie, za nie przeprosić. Proszę, podległy tak rządowi wtedy... służby, popełniły ewidentny tak błąd. Wtedy się działo, natomiast teraz, zgodnie z obyczajami przyjętymi w dyplomacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało do Rosjan notę, w której wyraziło, Głębokie ubolewanie i potępienie dla tego, co miało miejsce pod ambasadą Ale w tej, w tej nocie rosyjską. padło albo padnie słowo przepraszam, czy tylko zostały złożone wyrazy w głębokiego języku, ubolewania? W języku, w języku dyplomacji, jak zapewniał wczoraj rzecznik, głębokie ubolewanie i przeprosiny. To właściwie to samo. Zobaczymy, jaka będzie reakcja Rosjan. No, ja właśnie, myślę, a, co, a co będzie, jak oni powiedzą, nota to ja dla nas myślę, za mało, żądałem przeprosin ze strony premiera, ministra spraw zagranicznych, a przynajmniej pięknej rusyczyzny, rzecznika prasowego jest, rządu. Je, je, z, są w tego typu sytuacjach przyjęte obyczaje w relacjach międzynarodowych i my zgodnie z tymi relacjami postępujemy. I uważam, że reakcja premiera, reakcja ministra spraw zagranicznych od razu była jednoznaczna i zdecydowana. Myślę, że chodzi również o to, żeby sprawców tego, tego haniebnego czynu, tak to trzeba nazwać, żeby tych sprawców złapać i ukarać. Myślę, że to jest zadanie, które przed Policją i prokuraturą stoi. Um, mam nadzieję, że, że do, te, do zatrzymania i ukarania sprawców dojdzie. Powie pan Rosjanom i nie tylko Rosjanom, eta była prasta szybka Policji Ministra Spraw Wewnętrznych. Pan minister spraw wewnętrznych późnym wieczorem po powrocie pana premiera z Francji, z, Paryza, z Paryża, ze, ze szczytu spotkał się z nim i zdał szczegółową relację z działania policji, został z postępowania. Został przyjęty i zaaprobowany przez premiera? postępowania i, i został przedstawiony taki szczegółowy scenariusz wydarzeń przez pana ministra, panu premierowi i pan premier po tym spotkaniu absolutnie podtrzymuje swoje zdanie i swoje Opinię uh, i zdecydowanie stoi po stronie polskiej policji. W tej sprawie I... polska policja może na niego liczyć. A panie premierze, panie ministrze, ale to, że ktoś stoi po stronie policji, to nie znaczy, że nie widzi błędów tej policji. Widzi błędy policji, oczekuje jest... od ministra spraw wewnętrznych y... wyciągnięcia ta sytuacja wniosków jest... ta sytuacja ciągle jest um, analizowana, jest przedmiotem analizy wewnętrznej w um, strukturach policji. Jeśli rzeczywiście um, okaże się, czy um, jeśli z tej szczegółowej analizy będzie wynikać, że jakieś błędy zostały popełnione, czy to w organizacji, czy w taktyce, czy w sposobie działania policji, to wnioski na pewno zostaną wyciągnięte Panie po to, żeby ale... do po podobnych pomyłek w przyszłości nie, nie dochodziło. Natomiast nie może być tak i nie będzie na to zgody, żeby winą za to co się stało obciążać polską policję, żebyśmy kilka dni po demonstracji mieli taką prostą A któż zbitkę, inny, niż policja jest odpowiedzialna policja, za zapewnienie porządku nie kraju. rzucała kamieniami, Oczywiście, policja nie. nie rzucała koktajlami mo Mołotowa. Ale policja to policja nie, nie powinna atakowała... dopuścić do tego, żeby te koktajle Mołotowa spadły na teren ambasady policja rosyjskiej, to się nie, rozumiem, zgodzimy. Policja nie atakowała ambasady, ani innych budynków i obiektów w centrum miasta. Policja robiła wszystko, żeby przy pomocy dostępnych sił i środków zapewnić mieszka bezpieczeństwo mieszkańcom Warszawy. Ale naprawdę Warszawy. Pan, pan powie, że nie, nie zrobiła za mało? Że nie popełniła błędu, ja Że wybrała chcę, złą taktykę? Ja nie chcę wcielać się w rolę eksperta, bo tych ekspertów od, od wczoraj i od przewczoraj mamy już w, w mediach całą masę i teraz od 11 listopada już wszyscy znają się na taktyce działań policyjnych. Ja brałem udział w kilkudziesięciu demonstracjach i w kilkudziesięciu starciach z policją w starych dobrych e, czasach. Kiedy ona jeszcze wiem, była milicją co to znaczy panika, Wiem co to znaczy panika w tłumie. Wiem co to znaczy używanie przez policję, przez milicję wtedy sił i środków absolutnie niewspółmiernych do zagrożenia. I wiem, jaka ciąży odpowiedzialność na tych, którzy podejmują decyzje, na policjantach, kiedy z jednej strony mają 20 tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy yy, yy, ludzi i muszą podjąć decyzję o użyciu yy, Siły yy, Panie Ale czy po tym dokładnie. nocnym spotkaniu premiera z ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewicz jest niezagrożony na tym stanowisku? On podał się do dymisji, zaoferował możliwość podania się do Każdy dymisji. Każdy z ministrów jest w nieustannej dyspozycji i oddaje się do, 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 do dyspozycji Ale pana. Padło ze strony ministra Sienkiewicza. Nie, takie sformułowanie wczoraj w nocy. Natomiast pan premier. Już wcześniej i również po, po, po wczorajszym spotkaniu analizując działania zachowania policji podległych formacji ministrowi Sienkiewiczowi, jak powiedziałem, nie widzi powodów do tego, żeby ministra Sienkiewicza dymisjonować. I Bartłomiej Sienkiewicz też nie widzi powodów, żeby odejść. Bartłomiej Sienkiewicz czuje się odpowiedzialny za to, co się stało, dlatego no, będzie analizował wnioski z działań policji, po to, żeby na przyszłość podobne sytuacje nie miały już miejsca. No nie, Bartłomiej Sienkiewicz i premier tu uważają w ogóle, że to prawo i sprawiedliwość jest odpowiedzialne za to, co się stało. Nie przecież. Do końca tak, ale też um, nie udawajmy, że urodziliśmy się dzisiaj, w, 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 panie redaktorze, i trzeba pamiętać o tym, skąd ten klimat, to, skąd ta atmosfera, skąd to przyzwolenie na, Skąd, pan to, wie? Panie skąd pan to wie, do wie... kogo odwołują się ci ludzie, którzy rzucali koktajlami Młotowa? A może ich, oni są zwolennikami nie wiem, Bolesława Piaseckiego albo trzeba, generała Franka? To trzeba pytać o organizatorów marszu, skąd tacy uczestnicy Ale w może tym marszu ci uczestnicy się. Uczestnicy też nie mają wiele wzięli. wspólnego z organizatorami. Naprawdę niewiele o nich Ale wiemy. jeśli ktoś organizuje jakąś imprezę, czy to marsz, czy, czy, czy jakąkolwiek inną formę protestu. To, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, za prawidłową, prawidłowy przebieg tej organizacji bierze odpowiedzialność. Tam, ale dlaczego no, wyrzucać to... odpowiedzialność na Prawo i Sprawiedliwość, ani na organizatorów marszu? Bo to bym jeszcze zrozumiał. Dlatego, ale wy mówicie, że to PiS jest odpowiedzialny. Dlatego, nie mówimy tylko tego my, ale mówi to wielu komentatorów, dlatego, że to PiS... Jest odpowiedzialny za tworzenie w Polsce m.in. antyrosyjskiej histerii, antyrosyjskiej atmosfery. To PiS jest odpowiedzialny za to, że ze środowisk chuligańskich i kibolskich robi się patriotów i obrońców ojczyzny. I nie można, nie można abstrahować Ale od tego, co. Robienie patriotów i PiS... kibiców, do dorzu tego dorzucania koktajlami Mołotowa jeszcze bardzo daleka droga. Ale nie można zapominać o tym, co działa czepisu, co media związane, z pisem mówiły i pisały na temat chociażby właśnie ruchów i działań kibolskich. Wtedy, Ale nie kiedy na temat było, rzucania wtedy, było do ambasadę. Wtedy, kiedy im to było na rękę i wtedy, kiedy um, kibole walczyli z, do, z rządem Donalda Tuska. Panie ministrze, czy zapowiadany i obiecywany na listopad przegląd resortów już się rozpoczął? Przegląd Czyli przegląd resortów trwa od dwóch lat. W listopadzie dopiero przegląd znajdzie swój finał. Resortów trwa, tak jak zgodnie z zapowiedzią pana premiera. No, w listopadzie formalny? W listopadzie to będzie, to będzie podsumowanie. W listopadzie pan premier podsumuje dokonania resortów i wyciągnie wnioski. Być może będą to również wnioski personalne, ale to zobaczymy. Na pewno będzie A to. to nie jest pewne? Że będzie jaka, jakaś zmiana personalna w rządzie? to Elementem komunikatu pana premiera we właściwym czasie. Się. Ale przed zjazdem Platformy wszystko czy po zjeździe? Zgodnie z zapowiedzią pana premiera, w listopadzie. Na pewno. Przed zjazdem albo po zjeździe? Albo przed zjazdem, albo po zjeździe, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to listopad. <laughs> to jeszcze dwa pytania od słuchaczy. Pan Kazimierz pyta, czy coś się panu premierowi nie udało? Czy poniósł jakąś porażkę? Ale... W ogóle, tak, tak w ogóle. Bo pan wyłącznie o sukcesach, więc pan Kazimierz jest zainteresowany, czy może pan do jakiejś porażki pana premiera się przyzna? My staramy się Przez te Ależ wszystkie 6 lat rządów Bardzo rzetelnie mówić I o sukcesach i o porażkach To jedna porażka a pana premiera ponieważ, A ponieważ zarówno media jak i opozycja Jest tak świetna w nieustannym punktowaniu I wskazywaniu porażek Tego rządu No to proszę zwolnić mnie tutaj z tego obowiązku Który tak pan redaktor Chociażby świetnie wypełnia Paweł Graś dziękuję bardzo Dzięki